Agnieszka Mokrzycka, witam Państwa w programie Wokół Wyborów. Moim gościem jest Mateusz Kozielski, kandydat Polski 2050 Szymona Hołowni w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego. Ostatnie miejsce na liście trzeciej drogi. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Mateuszu, skąd pomysł, żeby kandydować? W głównej mierze wynika on z tego, iż uznałem, że moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe i ta praca od 6 lat w samorządzie, jak i wykształcenie z zakresu administracji publicznej i zderzanie się na co dzień z problemami, które mają mieszkańcy, czyli transport drogowy i różne kwestie dotyczące osób z niepełnosprawnościami, skłoniły mnie do tego, żeby jednak podjąć tę rękawicę i wystartować w wyborach. Bo specjalizuje się Pan w cyfryzacji usług publicznych. Tak. Na czym to polega dokładnie? Co udało się Panu już zrobić w tej kwestii? O, to jest bardzo dobre pytanie. Takim moim ostatnim sukcesem zawodowym, bo pracuję w Urzędzie Miasta Władysława Śląskiego, jest to, iż na początku marca uruchomiliśmy płatności za podatki i opłaty lokalne przez aplikację mObywatel, czyli mieszkańcy Władysława Śląskiego, którzy otrzymali już decyzję podatkową. Została ona potwierdzona przez urząd. No, w ciągu kilku dni widzą tą płatność w mObywatelu i mogą ją opłacić za pomocą Blika. Póki co jest to tylko opłata za podatek od nieruchomości, a w przyszłości jakiejś bliższej lub dalszej również opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Może coś jeszcze udało się nowego wprowadzić? Powiem tak, my jako miasto cały czas staramy się rozwijać. Ja również w głównej mierze moim takim teraz konikiem jest sztuczna inteligencja i zastosowanie jej w administracji publicznej, bo trzeba powiedzieć, że samorządy stoją teraz przed ogromnym wyzwaniem i transformacją cyfrową, szczególnie w kontekście zbliżających się odblokowania środków z KPO. I tam jest jednak postawiony duży ciężar na tą cyfryzację i generalnie transformację ekologiczną i właśnie te obszary są tymi, którymi chciałbym się zająć. A jakie usprawnienia można by tam wprowadzić, jeśli mógłby Pan zdradzić nam tutaj? Powiem tak, wydaje mi się, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w samorządzie pozwala na usprawnienie generalnie kontaktu urzędu z klientem. Nie? Możemy tworzyć chatboty, które będą na bieżąco odpowiadały konkretnie na pytania użytkowników. Po prostu zasilamy takiego chatbota prawem miejscowym, załóżmy, i on jest w stanie się po tym prawie miejscowym poruszać i odpowiadać na bieżąco na pytania mieszkańców, to po pierwsze. Po drugie, również pracę urzędników można w ten sposób poprawić, że na przykład dostajemy jakiś wniosek, bo wnioski wyglądają tak samo, dostajemy jakiś wniosek, ładujemy go do takiego programu, program sobie go analizuje i już nam podpowiada, jaką decyzję należałoby wydać, a później rola człowieka później sprowadza się do tego, aby ocenić, czy to, co tam chatbot sobie wymyślił, ma sens, czy też nie. A jakie są problemy i wyzwania podczas pracy w charakterze doradcy drugiego wicewojewody? Tak, rozpocząłem pracę drugiego wicewojewody nie tak dawno temu, bo w styczniu i zarówno ja, jak i pan wicewojewoda uczymy się tego urzędu, bo jest to ogromne wyzwanie. Mamy pod sobą trudne działy, bo jest Wydział Zdrowia, jest Wydział Cudzoziemców, Wydział Spraw Obywatelskich, Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i każdy z tych wydziałów mierzy się ze swoimi problemami. No, Wydział Zdrowia, no to mamy wszystkie szpitale, wszyscy wiemy, jak służba zdrowia w naszym kraju wygląda i jak wiele jest do poprawy. W sensie można powiedzieć, że więcej jest problemów i ciągle są nowe wyzwania. Wydział Cudzoziemców, gdzie w wyniku brutalnej agresji Rosji na Ukrainę tych podań o pracę i stały pobyt jest bardzo dużo i urząd cały czas mierzy się z tym, aby to przerobić i przerobić to dobrze, aby nie dochodziło do jakichś nadużyć w wydawaniu różnorakich zezwoleń. No, wydział również mierzy się z tym, iż również będzie wprowadzał jakieś nowocześnienia pod względem cyfrowym, aby jakoś wspomóc tych
urzędników. Byliśmy nawet na takiej wizycie studyjnej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, aby któreś te dobre rozwiązania przeszczepić na nasz grunt. A wspominał pan, że okręg jest dość trudnym okręgiem dla pana, jest dość takim konserwatywnym okręgiem. Tak, ale nie uważam tego za jakiś ogromny problem, bo ja sam raczej staram się iść takim centrum i zarówno Polska 2050 również jest taką partią centrum, jak i szerzej Trzecia Droga, bo łączymy w sobie doświadczenie Polskiego Stronnictwa Ludowego i te tradycje związane z rodziną, wsią i ludowością. A z drugiej strony mamy Polskę 2050, która stawia na tą ekologię, nowoczesność i transformację cyfrową. I myślę, że to połączenie tego konserwatyzmu i tradycjonalizmu PSL-u z naszą taką nowoczesnością i nowym spojrzeniem na rolę samorządu i państwa zachęci wyborców i pokaże, że jednak warto postawić na Trzecią Drogę. No właśnie, a dlaczego akurat Trzecia Droga? Dlaczego nie inna partia? Bo powody są dwa. Po pierwsze, już gdy Szymon Hołownia, pan marszałek, wystartował w wyborach prezydenckich 4 lata temu, jakoś to, co miał do powiedzenia, bardzo mnie kupiło. I bardzo podobało mi się również to, że stawiał na te osoby z niepełnosprawnościami, głośno mówił o ich problemach, nie wstydził się tym i nie uciekał od tego, pomimo że to nie jest jakiś supermedialny temat, prawda? No i tak jakoś zaangażowałem się w tą kampanię, dystrybucja banerów, zbiórka podpisów i poznałem bardzo wielu fantastycznych ludzi, jak pan poseł Łukasz Osmalak, pan poseł Piotr Strach i czy pan wicewojewoda i tak jakoś zaczęliśmy razem działać i mówimy, no kurczę, szkoda byłoby ten zryw, który Szymon Hołownia zapoczątkował, zaprzepaścić, to zacznijmy budować coś nowego, no i chyba nam się udaje. A czy młody wiek to nie przeszkoda w startowaniu w takich wyborach? Wydaje mi się, no nie jestem już aż taki młody, bo 30 lat to bardzo to jest sklebiające, kiedy się mówi o polityku 30-letnim, że jest młody. Aczkolwiek ja uważam, że to jest optymalny wiek, bo człowiek już jednak nabył jakieś doświadczenie zawodowe, skończył studia, ma jakąś stabilność względną, finansową i jest w stanie podjąć tę rękawicę. Uważam, że obecne czasy, które dynamicznie się zmieniają, ten postęp, który mamy, sprawia, że pokolenie 30-latków już teraz powinno angażować się społecznie, powinno startować w wyborach, powinno podejmować tę rękawicę, bo decyzje, które podejmujemy teraz dla nas, one tak naprawdę owoce pokażą za rok, za dwa, za trzy, za cztery, za pięć lat, nie? Kadencja jest bardzo długa, bo jest pięcioletnia, więc uważam, że trzeba doprowadzić do tego, aby głos młodych osób był słyszalny i aby młode osoby, nawet młodsze ode mnie, miały ten udział w tym podejmowaniu decyzji. A na jakich obszarach chciałby się pan skupić, pracując w sejmiku? Obszarów jest tak naprawdę kilka. Najprostszym, z którym stykamy się najczęściej, no to są drogi wojewódzkie, które niektóre są w bardzo dobrym stanie, niektóre w bardzo opłakanym, jak na przykład droga wojewódzka, która idzie przez Marklowice i to jest po prostu strach tam czasem jeździć, auta jeżdżą środkiem drogi, żeby się w kolejny nie władować. Mamy też tą samą drogę wojewódzką, która jest na ulicy Łużyckiej w Wodzisławiu. Tam jest w okolicach przejazdu kolejowego, jest w strasznym stanie, ale tu nie chodzi tylko o to, żeby utrzymywać to, co jest. Trzeba też stawiać na nowe inwestycje. Droga główna południowa, temat, który jest wszystkim szeroko znany, a jest bardzo ważny dla wszystkich gmin powiatu wodzisławskiego. Chciałbym, aby w samorządzie województwa śląskiego ten temat był głośno słyszalny i aby tego tematu nie odpuszczać, bo wiem, że ona dla tych gmin jest bardzo potrzebna. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to są różne rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami. Mam kilka pomysłów, na przykład bardzo podoba mi się obecna idea sejmiku dla osób z niepełnosprawnościami. Uważam, że to jest
celna inicjatywa i jej absolutnie nie można zarzucić. Mam też różne pomysły, aby na stopniu województwa koordynować pewne działania. Mamy ustawę o dostępności, gdzie mam sygnały, że każdy urząd interpretuje ją po swojemu i nie ma tak jakby jednego podejścia do tego tematu. Wydaje mi się, że Urząd Marszałkowski i cały ten aparat wojewódzki jest do tego, aby pomagać urzędom i się nie odcinać od samorządów niższego szczebla, jak to miało czasem do tej pory miejsce, ale trzeba też również ze szczeblem centralnym rozmawiać, co też często nie miało miejsca. To są takie aspekty. Ważne jest również dla mnie opieka zdrowotna. Mamy szpitale wojewódzkie bardzo dużo w naszym województwie. Mamy szpital w Rybniku, w Jastrzębiu, rehabilitacyjny. To są takie obszary, które są dla mnie ważne. No i szkoły dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, powszechnie zwane szkołami specjalnymi, które też zarządza nimi województwo i to też jest taki obszar, na którym chciałbym się skupić. Podał pan 5 takich obszarów, ale jeśli miałby się pan zająć jednym zaraz po wyborach, to który byłby to najpierw? Wydaje mi się, że zaraz po wyborach bardzo chciałbym udać się do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci w Jastrzębiu Zdrowiu. Jest to placówka mi bardzo bliska, bo sam przez wiele lat byłem jej pacjentem i chciałbym zobaczyć, jak to teraz po latach wygląda, bo z informacji, które mam, przez te 12 lat, odkąd tam nie byłem, niewiele się zmieniło. Oczywiście rehabilitanci, którzy tam pracują, są absolutnie fantastyczni, szkolą się i tak dalej, ale pod względem infrastrukturalnym wydaje mi się, że ten szpital, ta placówka wymagałaby jakiegoś remontu czy dofinansowania. Aczkolwiek, tak jak mówię, najpierw chciałbym sam zobaczyć, jak to wygląda. Mamy teraz taki ważny temat CPK. Co pan o tym sądzi? Tak, to jest bardzo ważny temat i bardzo trudny temat, gdyż wiąże się naprawdę z dramatem wielu osób, które miałyby być wysiedlane, tudzież wypłacane i zmuszone do zmiany miejsca zamieszkania. Znam takie przypadki, gdzie niektóre osoby byłaby to ich trzecia wyprowadzka w ciągu życia, bo pierwsze wypłacenie ze szkód górniczych, później wypłacenie z powodu autostrady, a teraz miałoby to być wypłacenie z powodu CPK. Więc bardzo ważne jest to, że trwa audyt tej inwestycji, który pokaże, na jakim jest etapie, czy ona nie jest przeskalowana i czy można wykorzystać obecną infrastrukturę do tego i po prostu ją tylko i wyłącznie wyremontować, albo tak poprowadzić te szprychy, aby ominęły one no, jak największe skupiska osób, bo absurdem jest przecinanie Świerklan, Mikołowa na pół tylko i wyłącznie tego, że ktoś miał takie widzimisię. Co do CPK, to kilka tygodni temu było spotkanie na sali Sejmiku Śląskiego z panem ministrem Laskiem, na którym miałem przyjemność uczestniczyć, reprezentując pana drugiego wicewojewodę śląskiego. Było to spotkanie bardzo ważne, bo uczestniczyli i samorządowcy z powiatu mikołowskiego, była na przykład pani przewodnicząca rady Barbara Pepke, z powiatu wodzisławskiego był pan zastępca wójta gminy Mszana, pan Błażej Tatarczyk, więc bardzo dobrze, że ci samorządowcy są. Interesują się tym tematem. Pan minister nie uciekał przed trudnymi tematami nie tylko samorządowców, ale również strony społecznej, a pytania były trudne i atmosfera czasami bywała gorąca, więc bardzo cieszę się, że takie spotkania mają miejsce i że w końcu ktoś chce tych ludzi wysłuchać i to, co mają do powiedzenia. Co do mojego stosunku do CPK, uważam, że trzeba przeprowadzić audyt i trzeba doprowadzić do tego, jeśli ta inwestycja miałaby powstać, to z jak najmniejszą szkodą dla lokalnych społeczności,
bo nie może być tak, że ktoś sobie coś w Warszawie wymyślił i my w Świerklanach, w Mikołowie, w Wodzisławie Śląskim na tym cierpimy. No właśnie, skoro jesteśmy przy mieszkańcach, Śląsk mierzy się też z takim problemem, że raczej ludzie, młodzi ludzie z niego wyjeżdżają. Jak sprawić, żeby chcieli zostawać, żeby nie wybierali Krakowa, żeby nie wyjeżdżali za granicę? Jak sprawić, żeby był atrakcyjniejszym miejscem? To jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że Katowice obecnie, może to nie jest nasz okręg, ale Katowice uważam, bywam tam często, bardzo się zmieniły w ciągu ostatnich kilku lat i starają się coraz bardziej atrakcyjnym miastem. Uważam, że duża rola jest w tym samorządowców z tych szczebli powiatowych czy gminnych, miejskich, aby zastanowić się, usiąść i chcieć tych młodych ludzi wysłuchać, porozmawiać z nimi, to czego oni potrzebują, czego im w danych miejscach brakuje. I jeśli zaczniemy ten międzypokoleniowy dialog, wysłuchamy tych ludzi i podejdziemy do nich z szacunkiem, bo często sam spotykałem się, już teraz mniej, ale spotykałem się, a masz dopiero 24 lata, co ty możesz wiedzieć. Okej, może moje doświadczenie jest jakieś mniejsze, ale to nie oznacza, że moje diagnozy nie są trafne, czy diagnozy tych młodych ludzi, więc uważam, że aby ich zachęcić do tego pozostali, trzeba pokazać im, że są traktowani serio, podmiotowo i że ktoś chce ich wysłuchać, bo wydaje mi się, że w tych miastach, które pani wymieniła, tam jednak ten dialog z młodymi wygląda trochę inaczej i to jest też jeden z tych aspektów, a po drugie, no to są jednak miasta studenckie, więc tutaj w Mikołowie czy w Wodzisławiu takich możliwości nie mamy, ale trzeba doprowadzić do wszystkiego, aby ci młodzi ludzie chcieli z tego Krakowa, Wrocławia czy Warszawy po tych studiach do miast wrócić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Mateusz Kozielski, kandydat Polski 2053 Szymona Hołowni w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję.